Zespół Szkół nr 1 imienia Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu szczyci się prawie 60-letnią tradycją. Organem prowadzącym placówki jest powiat poznański. Od 2019 roku w skład Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu wchodzi również Centrum Kształcenia Zawodowego. Placówka współpracuje także z Politechniką Poznańską w zakresie opieki naukowej uczniów i nauczycieli. Oferta edukacyjna jest cały czas aktualizowana na podstawie analizy lokalnych i globalnych rynków pracy. Na naszych uczniów czeka wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz ciągle rozwijana baza technodydaktyczna. W związku z pojawieniem się nowych zawodów w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego w 2023 roku placówka we współpracy z lokalnymi i wojewódzkimi firmami posiadającymi zrobotyzowane linie produkcyjne uruchomiła klasę o profilu technik-robotyk. Nowoczesne stanowiska edukacyjne, w które wyposażona jest szkoła, obejmują roboty wielu producentów. Między innymi dwa edukacyjne roboty Astorino, programowane analogicznie do robotów przemysłowych. Nauka na tych stanowiskach daje uczniom praktyczne umiejętności, rozwój pasji i zapewnia im szybszy start na rynku pracy. Od 2012 roku placówka pozyskała fundusze z Unii Europejskiej na wybudowanie Centrum Kształcenia Praktycznego, czyli około 20 pracowni o łącznej powierzchni około 3800 m2, w których edukowani są uczniowie i egzaminowani w ponad 30 zawodach. Główną firmą, która wspiera nas w procesie robotyzacji, jest firma Astor. Dostarczyła ona nam dwa rodzaje robotów Astorino. W jeden wersji właśnie w częściach, który umożliwia nam szkolenie uczniów w procesie montażu, poznania części mechanicznych i napędowych. Drugi robot jest dostarczony w wersji zaawansowanej, gdzie już ma system wizyjny i podajnik elementów. Korzyścią, jaką mamy w oprogramowaniu dostarczonym przez firmę Astor, to jest to, że język programowania jest językiem AS, czyli w standardzie przemysłowym, gdzie są programowane roboty przemysłowe Kawasaki. I jeszcze jedna rzecz, która tutaj bardzo jest cenna, to jest to, że mamy wirtualnego robota, gdzie widzimy ruchy robota na monitorze i możemy wyznaczać jego trajektorię, co umożliwia nam zobaczenie, jaka jest różnica między ruchami w interpolacji liniowej, kołowej i złączowej. Roboty Astorino dostarczyła do placówki firma Astor, od ponad 30 lat działająca w sektorze edukacji i wspierająca rozwój zawodowy zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Po czasie pandemii, kiedy uczniowie byli zdani głównie na naukę w środowisku symulacyjnym, mogliśmy zaobserwować, jak ważna jest dla nas nauka na rzeczywistych urządzeniach, na rzeczywistych elementach. Taką możliwość zapewnia nam robot Astorino. Tutaj widzimy stację Pro zakupioną przez szkołę w Swarzędzu. Taka stacja składa się m.in. z podajnika kostek, modułu wejść-wyjść, samego robota Astorino w wersji B, schwytaka pneumatycznego oraz systemu wizyjnego. Robota Astorino możemy oczywiście programować w języku AS, dedykowanym do programowania robotów Kawasaki, czyli robotów przemysłowych. Natomiast system wizyjny możemy programować w Pythonie. Jest to język informatyczny. Samą kamerę możemy zaprogramować w oprogramowaniu OpenMV. Dzięki temu uczniowie uczą się zarówno języka programowania robotów przemysłowych, jak również języka informatycznego Python. Mając doświadczenia w trakcie wykładów czy prezentacji dla różnych szkół oraz prowadząc praktyki u nas w firmie w Astorze, widzę, z jakim dużym zaangażowaniem uczniowie uczą się programowania robotów i dzięki temu możemy osiągać coraz większe efekty, coraz bardziej owocną pracę. No i w ten sposób młodzi uczniowie potem, wchodząc na rynek pracy, mają oczywiście o wiele łatwiejszy start.